Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Pan Jezus nie jest najemnikiem, który ucieka, kiedy jesteśmy w niebezpieczeństwie. On jest naszym pasterzem, który nas kocha i który oddał swoje życie za nas. Moi drodzy, ciągle trwamy w okresie Wielkiej Nocy i jeszcze rozpamiętujemy, rozważamy, radujemy się i wychwalamy Pana za to, że właśnie okazał się tym pasterzem, który daje życie swoje za owce. Ale w tę niedzielę dobrego pasterza dzisiaj mamy też słowa Pana Jezusa, który mówi tak: ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje mnie znają. Myślę, że to jest okazja dla nas do rachunku sumienia, do poważnego rachunku sumienia. Bo w tym zdaniu na pewno jest prawdziwa pierwsza część. Ja znam owce moje, mówi Pan Jezus. Ale ta druga część, a moje mnie znają, moi drodzy, znamy Pana Jezusa? Choćby w ubiegłym tygodniu mieliśmy tydzień biblijny, mogliśmy sięgnąć do Ewangelii, do Pisma Świętego, żeby lepiej poznać naszego dobrego pasterza. Czy udało nam się skorzystać z tej okazji i spróbować lepiej poznać naszego dobrego pasterza, który oddał za nas życie przez lekturę Ewangelii? A może jest tak, że my mimo wszystko jesteśmy tymi, o których Pan Jezus mówi w dalszej części Ewangelii. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody i te muszę przyprowadzić. Może jeszcze Pan Jezus nas musi przyprowadzić. Może jeszcze musimy Go trochę lepiej poznać. Ale tak czy inaczej, nawet jeśli jesteśmy daleko, nawet jeśli słabo Go znamy, to On jest naszym pasterzem. Naszym też.